moja ulubiona kolęda to chyba Przybierzeli do Betlejem, ponieważ skupia się ona na pasterzach, czyli no tak w sumie jest to zwrócenie uwagi na tych prostych, zwyczajnych ludzi. I jest ona w swojej wymowie taka skoczna, radosna i pokazuje nam to, jak my, prości ludzie, możemy się cieszyć z tego, że Zbawiciel do nas przychodzi. Moją ulubioną kolędą jest kolęda Gdy śliczna panna. Lubię ją za klimat. Myślę, że generalnie kolędy mają taki swój klimat, ale ponieważ ja lubię też takie dźwięki spokojne i nastrój, który tworzą właśnie tego typu piosenki, a kolędy szczególnie w tym okresie, to ta kolęda jest taką moją ulubioną. W interpretacjach różnych, ale także tych naszych domowych, razem z dziećmi ją śpiewamy. Ona buduje też dla mnie taki obraz, kiedy teraz o tym myślę, świąteczny, ale już tak po Wigilii, kiedy światło jest przytłumione, kiedy iskrzą się światła na choince, pada śnieg, daj Boże, na święta. I wtedy myślę o tym czasie, kiedy Jezus się rodził i o Maryi, która musiała to wszystko przeżywać i przede wszystkim jako matka Boga pewnie też, ale przede wszystkim właśnie jako zwykła kobieta, która urodziła ukochanego syna i myślę, cieszy się, niepokoi tym, co będzie, ale przede wszystkim jest pełna szczęścia i radości. Moją ulubioną kolędą jest kolęda Gdy śliczna panna. Generalnie dlatego, że ma ona przepiękną melodię i muszę się przyznać, że jest to moja ulubiona kołysanka, którą śpiewam wszystkim maluchom, które się pojawiają w rodzinie i to niezależnie od pory roku. Jest bardzo nostalgiczna, tkliwa i tak porusza chyba najpiękniejsze takie moje wspomnienia z dzieciństwa i dlatego zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Najpierw muszę zrobić zastrzeżenie, że nie przepadam za kolędami, ale są takie melodie, które gdzieś od dzieciństwa noszę w swoim sercu, w swojej pamięci. I na pewno taką kolędą jest kolęda Mizerna Cicha, Stajenka Licha. Z tym, że ona, z tego co pamiętam, to ma dwie melodie. Jedna z tych melodii to jest taka Mizerna Cicha. To nie ta melodia, tylko ta druga. Mizerna cicha, stajenka licha. I to właśnie lubię. I tę kolędę lubię dlatego, że ma coś w rodzaju takiego, w tej melodii też, takiego liryzmu. Liryzmu, który jest kontemplacyjny. To jest tak, jakbyś zatrzymał się przed Maryją, Józefem i Dzieciątkiem i tak patrzył, taki wzruszony wiarą, że Bóg aż do takiego momentu się posunął, że stał się człowiekiem, posunął w swojej miłości. I że do takiej nędzy przyszedł. I to w tej melodii i w tych słowach, które są absolutnie proste, naiwne, ale tam jest mądrość mądrości, światłość światłości, słowo wcielone. Mizerna cicha, to znaczy moja dusza, moje serce. Augustyn mówi o sobie, uboga ta chatka, dusza moja. Ale do takiej chatki przychodzi Pan Jezus. Dlatego chyba lubię tę kolędę. Lubię ją sobie tak nucić, trochę tak na smutno, ale to może właśnie bardziej prowadzi do modlitwy i do kontemplacji tej niezwykłej tajemnicy. Ulubiona kolęda, kiedy spytałeś mnie, o jakiej kolędzie chciałabym opowiedzieć, przyszła na mi na myśl tak naprawdę pastorałka. Przypominam sobie, że kiedy zaczynałam swoją drogę zawodową w Radiu Łódź, tam nagrywaliśmy płytę z kolędami i po raz pierwszy zetknęłam się wtedy z pastorałką, którą śpiewał Krzysztof Zygma. Śpiewał ją przepięknie, bardzo prosto, do szopy Hej Pasterze. I chyba po raz pierwszy usłyszałam w takim prostym wykonaniu pastorałkę, która dla mnie później stała się jakimś takim ładunkiem
potrzebnym w każdym okresie Bożego Narodzenia. Właściwie każde śpiewanie kolęd, zarówno z przyjaciółmi, jak i to pierwsze w Wigilię, nie może obyć się bez tej pieśni. Zawsze nalegam, żeby właśnie tę pastorałkę wykonać. Nie wiem, jakiś potencjał ciepła, jakąś energię czuję, kiedy słyszę o tym, że pasterze szukali Jezusa i Go znaleźli, i nawiązuję wtedy chyba do takiego osobistego poszukiwania Boga, kiedy myślę, że też powinnam Go szukać właśnie w tym okresie Bożego Narodzenia. Tak więc bardziej pastorałka niż kolęda. Raczej nie mam ulubionej kolędy. Niestety, nawet jak się dłużej nad tym zastanowię, to po prostu ilość kolęd, jakie bardzo lubię śpiewać, bardzo lubię grać, czy samemu, czy z innymi, jest tak duża, że spośród tych wszystkich, gdybym miał wskazać tylko jedną, nie potrafiłbym. Bardzo lubię, kiedy dużo osób wraz ze mną, rodzina, znajomi, przyjaciele, siadamy i kolędujemy, kiedy śpiewamy przeróżne kolędy, i te bardziej znane, Bóg się rodzi, Cicha noc, i te kompletnie mało znane, jakieś współczesne kolędy. Dlatego nie wyróżnię żadnej z nich, natomiast powiem tylko tyle, że bardzo się cieszę, kiedy ten czas kolędowania nadchodzi, kiedy możemy razem, niezależnie od tego, czy śpiewamy pięknie, czy śpiewamy gorzej, czy gramy ładnie, czy gramy gorzej, kiedy możemy razem cieszyć się z narodzenia Pana, i kolędy świetnie nam do tego pomagają. Moją ulubioną kolędą jest Mędrce Świata, ponieważ jak byłam dzieckiem, najszybciej nauczyłam się tekstu tej kolędy. Jest bardzo dynamiczna, energetyczna i jakoś tak wydaje mi się, że w porównaniu z innymi kolędami świątecznymi najszybciej wpada w ucho. Tak ją zapamiętałam z czasów dzieciństwa i zostało mi tak do teraz. Moją ulubioną kolędą jest Cicha noc. Cicha noc jest to kolęda, która pozwala mi się cofnąć do dzieciństwa, która była zawsze mi obecna przy świętach, przy wigilijnym stole. Cicha noc jest taką kolędą, taką bardzo pobudzającą moje takie wewnętrzne odczucia radości. Jest dla mnie takim zanurzeniem się wewnątrz samego siebie. Jest ona spokojna, ma bardzo taką delikatną nutę. I zawsze jak ją słyszę, to mam takie poczucie głębokiej radości. Moja ulubiona kolęda to Wśród nocnej ciszy. A dlaczego? Kolęda ta zawsze kojarzy mi się z moją rodziną, z moimi rodzicami, z którymi w Wigilię rano ubieramy choinkę. Wtedy mama włącza zawsze ulubioną płytę z kolędami, która zaczyna się właśnie kolędą Wśród nocnej ciszy. I dlatego jest ona moją ulubioną, bo zawsze kiedy ją słyszę, to mam w głowie ten rodzinny, wspaniały czas ostatnich przygotowań, czyli właśnie ubierania choinki. Moją ulubioną kolędą jest Bóg się rodzi. Czy mam z nią specjalne wspomnienia? Niekoniecznie z nią akurat. W ogóle z kolędami to tak. W dzieciństwie śpiewaliśmy w gronie rodzinnym przy choince kolędy codziennie, dopóki dzieci nie podrosły i nie zaczęły znikać popołudniami czy wieczorami też z domu. Natomiast tak, no tekst, który mówi o tych przeciwieństwach, o tych niemożnościach, że Bóg a się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Więc tajemnica wcielenia w paradoksach nam ukazana. Stało się to niemożliwe. To, co jest
teoretycznie, filozoficznie niemożliwe, stało się. Jak stwórca może stać się stworzeniem? No, stało się. A drugi element to to, że melodia jest taka i świecka, i polska, bo to jest polonez. I jest to znak taki jak taki motyw wzięty skądinąd, z innego świata. Można przemienić, uwznieślić, zastosować w taki sposób, że nabierze zupełnie innego charakteru. Mi to zajęło wiele lat, zanim odkryłem, że Bóg się rodzi osony melodii, że to jest polonez. W ogóle nie kojarzyłem tego tej melodii kiedyś z polonezem. Tak ten inny kontekst, inny sposób wykonania oddziałuje. A więc też jest takie połączenie, że te niemożności dokonują się i ten świat taki zwykły podniesiony jest ku Panu Bogu. Moją ulubioną kolędą jest kolęda Lulejże Jezuniu. Dlaczego? Nie śpiewam, z muzyki ledwo w ogóle zdawałam. Chyba panie mi mówiła: Ela, przestań śpiewać. Ale lubię ją dlatego, że jako dziecko i później jeszcze właśnie wyobrażałam sobie, jak to jest, że Bóg narodził się w stajni, w takiej strasznej biedzie i w takim zimnie, w ogóle coś strasznego. To sobie wyobrażałam, że Lulajże Jezuniu, jak to się śpiewa, że Maryja trzyma w rękach i tuli do swojej piersi Jezusa i wtedy mu jest cieplej i lepiej i że mu właśnie to śpiewa, tak sobie wyobrażałam. A teraz sobie tak mogę to jeszcze bardziej wyobrazić, bo kiedy pracowałam w domu samotnej matki, jak miałam okazję właśnie tulić do swojej piersi małe dzieci, to sobie pomyślałam, że kiedy tulę takie dziecko, to tulę Jezusa i czasem właśnie w Boże Narodzenie, kiedy tuliłam takie swoje dzieciątko, jakieś małe, ulubione, to tak w myślach sobie nuciłam tą kolędę, to zawsze miałam takie poczucie, że Maryja nie znała wtedy tej kolędy, ale już nam ją tak zapodała, podpowiedziała. Moją ulubioną kolędą jest kolęda Bóg się rodzi, ponieważ jest na melodii i na motywach poloneza, czyli polskiego narodowego tańca. Jest bardzo wesołą kolędą, radosną, o przepięknej melodii, takiej bardzo chwalnej. Zresztą tę kolędę 15 grudnia graliśmy w Łodzi podczas koncertu świątecznego. Ma piękne słowa i dla mnie jest po prostu osobistym natchnieniem. Od tej kolędy zacząłem generalnie swoją pracę artystyczną przy aranżacjach polskich kolęd. Moja ulubiona kolęda. Długo myślałem, ale zdecydowałem, że to jednak Wśród nocnej ciszy. Dlaczego Wśród nocnej ciszy? Bo to kolęda, od której wszystko się zaczyna. Od której zaczyna się Wigilia, od której zaczyna się Pasterka, od której w mojej głowie zaczyna się Boże Narodzenie. Rzeczywiście gdzieś tam pośród tej nocnej ciszy, kiedy już ustaje gwar przygotowań, zakupów, kiedy w końcu przychodzi popołudnie wigilijne i wszyscy zaczynają powoli osiadać, kiedy w moim własnym domu jest taka tradycja, że przed Wigilią siadamy w tym najbliższym sercu gronie i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, kiedy dziękujemy Panu Bogu za to, czego doświadczyliśmy, kiedy cieszymy się tym czasem, to wtedy jest ta cisza, podczas której przychodzi Jezus, podczas której Bóg się rodzi. I podobnie jest potem, kiedy łamiemy się opłatkiem, kiedy wśród tej ciszy wigilijnego stołu pęka ten biały chleb. To wszystko dzieje się wśród tej nocnej ciszy. Wtedy przychodzi głos, wtedy
słyszymy Słowo Boże. Wtedy zwiastowana jest ta radosna dla wszystkich nas wiadomość. Bóg się rodzi. Pytanie o ulubioną kolędę jest oczywiście trudne, bo lubimy ich wiele. Ale ja wybiorę bardzo popularną kolędę Bóg się rodzi. Dlaczego? Bo jest ona głęboko teologicznie, to znaczy pokazuje w słowach poetyckich ten ogromny kontrast między boskością a człowieczeństwem w Chrystusie. Że prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. Że przekroczył tę przepaść między boskością a człowieczeństwem. Ta kolęda pokazuje więc zarazem wielkość Boga, wielkość wcielenia, a jako dzieło artysty, poety, pokazuje, że człowiek może przy pomocy obrazów i symboli powiedzieć coś o Bogu, mimo że jest to bardzo trudne.